Jeśli zjawiska paranormalne mamy traktować poważnie, musimy zbadać je metodami naukowymi. Dostrzegam wiele różnych, wzajemnie powiązanych wymiarów egzystencji, zapewne niewidocznych dla innych ludzi. Nie zapominajmy, że myśli poruszają się szybciej niż światło. Z naukowego punktu widzenia to najwyżej ciekawostka, ale nie dowód. Żyjemy w bezprzewodowej transmisji. Wszystko nadaje i odbiera. Kiedy to sobie uświadomisz, już nigdy nie poczujesz się samotny. Spytałem, czy naprawdę w to wierzą. Popatrzyli na mnie dziwnie. Przecież to cię otacza. Pewien znany naukowiec powiedział: nie uwierzyłbym w to, nawet gdyby to była prawda. Człowiek ma nieograniczone możliwości. Im więcej ćwiczymy, tym stajemy się lepsi. Poza granice zmysłów, doświadczanie nieznanego. Parapsychologią zainteresowałam się na studiach. Odkryłam systemy filozoficzne pozbawione religijnych nakazów. Rozgryzałam książki ezoteryczne. Uprawiałam jogę i medytację. Korzystałam z usług bioenergoterapeutów, akupunkturzystów i wróżek. Nie zaprzątałam sobie głowy zjawiskami nadprzyrodzonymi. Nie jestem bardziej niezwykła niż mój sąsiad. Nie tak jak mój kot, który znika tuż przed wizytą u weterynarza. Ostatnio spotkały mnie trzy dziwne sytuacje. Pierwsza dotyczyła mojej córki. Śniło mi się, że jestem w domu u mamy Tanity. Leżała cierpiąca w łóżku. Wyciągała rękę i wołała o pomoc, ale nikt jej nie pomagał. Miałam wrażenie, że stanowię część sufitu i patrzę w dół. Po obudzeniu nie pamiętałam snu, ale przebudziłam się jak zwykle. Kiedy spacerowałam po plaży, zadzwoniła Tanita, że jej matka zmarła tamtej nocy. Niesamowite uczucie, jak gdybym zobaczyła przyszłość. Miałam wrażenie, że mogłam jej pomóc. Wiedziona wewnętrznym przymusem, zadzwoniłam do ojca. Dowiedziałam się, że uległ wypadkowi i jest na intensywnej terapii. Filmowałam wesele przyjaciół, na którym pojawił się artysta zginający łyżki. Czekałam na jego błąd. To na pewno oszust. Potem zaprosiłam go do domu, żeby z bliska przyjrzeć się jego sztuczkom. Doskonale, mamy tu łyżkę ze stali nierdzewnej. Pocieram w tym miejscu. Przepraszam. To musi być kwestia zręczności, ale tamte sytuacje wydarzyły się na pewno. Jak odróżnić fałsz od prawdy? Sztuczki od wrodzonych zdolności. Jestem ciekawa, co o tych tajemniczych sprawach mówi nauka. Chcę wiedzieć, co
Jak i dlaczego? Czy można te zjawiska wyjaśnić? Kalifornia była zawsze otwarta na niekonwencjonalne pomysły. Nie brakuje tam naukowców, skorych do rozmowy. Jeden z nich zgodził się zostać moim przewodnikiem w podróży. Zmierzam na spotkanie z profesorem Tartem. Od pół wieku bada naturę zjawisk nadprzyrodzonych. To dziadek parapsychologii. Dzień dobry, René. Nie sądziłem, że powita mnie kamera. Zapraszam. Badania nad zjawiskami psychicznymi, inaczej parapsychologia, to dziedzina licząca ponad 100 lat. W tym okresie przeprowadzono setki gruntownych eksperymentów, które dowiodły istnienia przynajmniej kilku zdolności. W parę innych można powątpiewać. Te naukowo potwierdzone nazywam Wielką Piątką. I są to telepatia, łączność pomiędzy umysłami, jasnowidzenie, wgląd w świat zjawisk psychicznych niedostępny dla innych ludzi. Prekognicja. Ona stanowi dla mnie największe wyzwanie. Nie mogę sobie wyobrazić, jak to się dzieje, ale dzieje się. Czwarta jest psychokineza lub telekineza, władza umysłu nad materią. Piąta to duchowe uzdrawianie. Setki eksperymentów wykazały ich prawdziwość. Mówimy o badaniach, których procedury są znacznie bardziej skrupulatne niż w przypadku pozostałych dziedzin. Całkowite wyniki badań nad telepatią, jasnowidzeniem, prekognicją czy psychokinezą zdecydowanie potwierdzają istnienie tych zjawisk. Co ciekawe, rezultaty doświadczeń laboratoryjnych są gorsze od przypadków z codziennego życia. Pewnego dnia spacerowałam ulicą ze swoją 2-letnią córką. Nagle pojawił się przede mną anioł, który kazał mi natychmiast przejść na drugą stronę. Złapałam córkę i przeszłyśmy przez ulicę. Odwróciłam się, żeby zobaczyć, co się stało. Z okna nad chodnikiem opuszczali duży fortepian. Pękła lina. Instrument spadł i się rozbił. Klawisze rozprysnęły się na wszystkie strony. Czasami ludzie doświadczają tak zwanej telepatii kryzysowej lub prekognicji we śnie. W zasadzie znajduje to potwierdzenie w rzeczywistości, ale trudno sprawdzić każdą historię. Dean zgłębia fenomen prekognicji, zwany też przeczuciem. To zdolność przewidywania przyszłych wydarzeń. Przyjmuje formę wizji, przebłysku świadomości lub snu. Czy można zobaczyć przyszłość? Przekonajmy się, co na to oszara, a zwłaszcza jej narząd wzroku. Za pomocą urządzenia śledzącego ruchy oka chcemy zaobserwować zjawisko przeczucia. Na ekranie pojawi się jej oko. Ten obraz ujrzy oszara.
Na źrenice oddziałują zarówno światło, jak i wizualne bodźce emocjonalne. Eksperyment ma wykazać, że im silniejszy jest ładunek emocjonalny obrazu, który widzimy, tym gwałtowniejsza reakcja źrenicy. Ale co się dzieje, zanim impuls dotrze do oka? Badanemu pokazujemy najpierw szary ekran. Nie ma podstaw, aby przypuszczać, że nastąpią jakieś zmiany w oku. Natomiast z naszej wiedzy o prekognicji wynika, że reaguje całe ciało. Prawdopodobnie przeczuwa przyszłość. Chcieliśmy sprawdzić, czy rozszerzenie źrenicy, które nastąpi w wyniku silnego bodźca emocjonalnego, zaobserwujemy również przed działaniem impulsu. Eksperyment potwierdził nasze przypuszczenia. Różnica w reakcji źrenicy zwiastuje późniejsze zdarzenia. To przeczucie, ten obszar. Piętnaście lat temu, w grudniu, zadzwonili do mnie z Good Morning America, popularnego amerykańskiego talk show. Chcieli zrobić wywiad z Deepakiem Chopra, co w tamtych czasach stanowiło rewelacyjną wiadomość, ponieważ nie był on jeszcze powszechnie znany. Problem polegał na tym, że kilka dni wcześniej Deepak wyjechał z rodziną na safari do Afryki. Przed wyjazdem zapowiedział, że będzie nieosiągalny przez 2 tygodnie. Nie nastała jeszcze era internetu i komórek, więc kontakt z nim miał być naprawdę niemożliwy. W ciągu 24 godzin producent musiał wiedzieć, czy Deepak pojawi się na nagraniu 2 stycznia. Myślałam, że zwariuję. Nie mogłam niczego potwierdzić, bo nie znałam jego planów, a nie chciałam odmówić, ponieważ to była wielka szansa. Powiedziałam, że oddzwonię za kwadrans. Zamknęłam oczy i głęboko w umyśle krzyknęłam najgłośniej, jak umiałam. Deepak, zadzwoń do mnie. Po 10 sekundach zadzwonił i spytał, czego potrzebuję. Ja na to, skąd wiedziałeś? Wiedziałem, powiedział. Zgodził się na wywiad i na termin. Oddzwoniłam do producenta i wszystko poszło według planu. Telepatią nazywamy pozazmysłowy kontakt między dwojgiem ludzi, niezależnie od dzielącej ich odległości. Najwięcej badań w tym zakresie w ciągu ostatnich 30 lat przeprowadził brytyjski biolog i filozof Rupert Sheldrake. Kontakt telepatyczny zachodzi między osobami, które łączy więź emocjonalna. Dotyczy także relacji człowieka ze zwierzętami. Badania nad telepatią przez telefon potwierdziły, że można odgadnąć, kto dzwoni. Dzwoniący podaje dane 4 znajomych, którzy udostępniają nam swoje numery telefonów. Wybieramy jednego, który telefonuje do pozostałych. Zanim podniosą słuchawkę, muszą odgadnąć, kto dzwoni. Prawdopodobieństwo trafienia wynosi 25%. Nasz wynik zbliżył się do 45%. Dzięki współczesnym mediom eksperyment można przeprowadzić masowo w internecie i za pośrednictwem SMS-ów. Telepatia łączy ludzi, którzy dobrze się znają. Z kolei zwierzęta wyczuwają, kiedy są obserwowane przez drapieżnika. Te, które się zorientują, mają większe szanse na ucieczkę.
To instynkt biologiczny, typowy dla świata zwierząt. Nasza świadomość to jedynie cienka warstwa na powierzchni całej sfery percepcji, pod którą dzieje się znacznie więcej. Inna kategoria badań nad telepatią obejmuje doświadczenia z tak zwanym zdalnym postrzeganiem. Spoglądam w kamerę, kiedy czuję, że na mnie patrzysz. Sprawdzę odczyty danych fizjologicznych. Dwie osoby umieszczamy w oddzielnych salach. Nie przesyłają sobie informacji z umysłu do umysłu, tylko jedna stara się zwrócić na siebie uwagę drugiej, wpatrując się w jej obraz wideo. Czekamy na sygnał. Kiedy pojawi się obraz, skup się na nim. Patrz na ekran, patrz na nas. Minęło 10 sekund. Na początku po włączeniu wideo jej reakcją była wzmożona czujność. Pod koniec tego okresu zaczęła się rozluźniać. W tym czasie wzrosła wrażliwość skóry oraz wystąpiły zaburzenia w ukrwieniu. Jeśli powtórzy się to częściej, uzyskamy dowód, że intencja spowodowała reakcję fizjologiczną. To nieustannie aktywna łączność psychiczna. Zdajemy sobie z niej sprawę dopiero, kiedy wejdzie w obszar naszej świadomości. Inne rodzaje komunikatów odbieramy, gdy zmysły są wyłączone lub przytłumione. Medytacja, śnienie, bębny, taniec lub narkotyki odwracają zwykłą uwagę i poszerzają percepcję. Wiele psów lub kotów wyczuwa swoich właścicieli. Są z nimi w telepatycznym kontakcie. Pies wie, kiedy pan wraca do domu. Blisko połowa właścicieli psów zastała swoich ulubieńców czekających pod drzwiami lub oknem domu. Potwierdzają to nasze doświadczenia. Nagrywaliśmy psa, a właścicieli wysyłaliśmy na spacer. Przyjeżdżali taksówkami o różnych porach, a pies i tak wiedział. Zaczął wyczekiwać, kiedy człowiek podjął decyzję o powrocie. To przykład odpowiedzi na zamiar, czyli zjawisko o naturze telepatycznej. Rozgrywa się tylko w umyśle. Nic nie zasugerowało psu, że jego pan wraca. Zwierzęta stadne wykształciły tak zwane pola morfogenetyczne. Są to kopce termitów i mrówek, pszczele ule, ptasie stada czy ławice ryb. Cała grupa zachowuje się jak pojedynczy organizm. To cecha wszystkich istot tworzących społeczności, również ludzi. Pole spaja jej członków, nawet jeśli są rozdzieleni. W wymiarze naukowym telepatii najbliższe jest pojęcie nielokalności kwantowej. To sytuacja, w której dwie cząstki tego samego systemu oddalają się od siebie, ale wciąż pozostają w związku. Zatem zmiana w jednej odbija się od razu na drugiej.
quantum physicists say, so that a change in one instantly affects the other. Moja koncepcja pól morfogenetycznych nie odbiega w swojej istocie od teorii pól kwantowych. Niewidzialne pola tworzą strukturę świata organicznego. Taka może być natura rzeczywistości. Porwano 9-miesięczne dziecko. O pomoc poprosiła mnie babcia. Jego rodzice rozwodzili się. Przysłali mi zdjęcie i maskotkę. Nie było łatwo, ponieważ podążam za myślami, a chłopczyk nie skończył jeszcze roku. Siedział w foteliku, ale nie mógł wyjrzeć przez okno. Widziałam tylko wnętrze ciężarówki. Śledziłam ich przez parę dni. W końcu zadzwoniłam do policjanta, z którym współpracowałam i powiedziałam, że dziecko jest z pewną kobietą. Tamtego dnia pojechała z chłopczykiem na zakupy. Podałam lokalizację sklepu. Śledczy domyślił się, że kobieta jest siostrą porywacza. Tymczasem policjanci udawali kupujących. Porywaczka przyszła z maluchem. Kiedy agenci zastanawiali się, co robić, odeszła, zostawiając chłopczyka w wózku zakupowym. Wtedy policjanci przyjęli dziecko i aresztowali kobietę za współudział w porwaniu. W pracy wolę korzystać ze zdjęć z miejsca zbrodni. Przebieg wydarzeń odtwarza się w moim umyśle jak film, niechlujnie zmontowany. Dźwięk szwankuje, łapie jakieś urywki, ale potem wszystko zanika. Zupełnie jak w filmie kiepskiej jakości. Potrafię wielokrotnie odgrywać obraz. Mogę dostosować punkt widzenia i dostarczyć informacji, których potrzebuje policja. Wykorzystuję zdalne postrzeganie, choć niewiele osób tak to nazywa. Zdalne postrzeganie, inaczej jasnowidzenie, służy do zlokalizowania miejsca lub oddalonej osoby. Doktoryzowałem się z fizyki na Uniwersytecie Stanforda. Opracowywałem podręcznik na temat laserów oraz zastosowania włókien węglowych w elektronice. Wówczas zrozumiałem, jak niewiele wiem. Uderzyło mnie, że o ile teoria kwantowa całkiem nieźle opisuje interakcje świata nieorganicznego, o tyle zupełnie nie porusza problematyki umysłu. W latach 1972-1997 CIA prowadziła program Stargate, w którym badano przydatność jasnowidzenia dla wywiadu. Jedna z pierwszych baz, które szpiegowaliśmy, a było ich ze 100, znajdowała się na terenie Związku Radzieckiego. Pat Price, nasz jasnowidz, narysował dźwig. Powiedział: leżę na dachu dwupiętrowego budynku, a ta maszyna przesuwa się nad moją głową. Jest olbrzymia. Człowiek sięga do połowy wysokości koła. Pomyślałem, że to śmieszne, ale wygląd bazy dokładnie odpowiadał opisowi. Ten mały punkcik to człowiek.
Spytaliśmy, czemu służy to miejsce. Odpowiedział, że ma jakiś związek z kosmosem. Po zakończeniu zimnej wojny odwiedziliśmy ten obiekt. Faktycznie realizowano tam program badań kosmicznych. Kiedyś przypuszczano, że jasnowidzenie ma związek z elektromagnetycznym promieniowaniem fal mózgowych. Aby podważyć tę teorię, eksperymentowaliśmy z coraz większą odległością. Ale nawet dystans międzykontynentalny nie wpływał na jakość percepcji pozazmysłowej. Koncepcja fal mózgowych została obalona. Doświadczenia prowadzono także na pokładzie łodzi podwodnych na głębokościach, które skutecznie blokowały promieniowanie elektromagnetyczne. Jeden z jasnowidzów powiedział, że w tych warunkach uzyskał lepsze rezultaty. Chociaż przestrzeń kosmiczna wydaje się pusta, fizycy kwantowi wiedzą, że jest inaczej. Wypełniają tak zwana energia próżni. Zdaniem Hala owa tajemnicza energia przenika cały wszechświat oraz komórki naszego ciała i mózgu. Być może łączy nas ze sobą, co wyjaśniłoby zjawiska zdalnego postrzegania. Zbiornik z ciekłym azotem. Mówimy o energii punktu zerowego, ponieważ gdy zamrozimy wszechświat do temperatury zera absolutnego, w której zanika ruch, ta energia nadal pozostanie aktywna. Po 20 latach badań, które kosztowały 20 milionów dolarów, zakończyła się zimna wojna, a program zamknięto. Tymczasem tysiące Amerykanów zawodowo zajmuje się zdalnym postrzeganiem. Listopada 2003 roku w trakcie warsztatów poświęconych zdalnemu postrzeganiu poprosiłem 47 studentów, żeby opisali miejsce, w którym ukrywa się Saddam Hussein. Jak będzie wyglądał, kiedy znajdą go oddziały koalicji? W co będzie ubrany? Kto będzie mu towarzyszył, co to za miejsce. Zgadzali się co do tego, że Saddam ukrywa się w kompleksie zabudowań niedaleko miasta Tikrit. Przed domem miała biec droga, a za nim rzeka. Przeanalizowane materiały przekazałem władzom uczelni, które po uwierzytelnieniu umieściły je w sejfie, gdzie spoczywają do dzisiaj. Czekaliśmy. Mamy go. Jak się okazało, nasza rekonstrukcja wydarzeń była bardzo dokładna. Oto rysunek udostępniony przez Pentagon. Tutaj widzimy tak zwaną pajęczą dziurę. Tam go znaleziono. Rura wentylacyjna zgodnie z opisem studentów. To szyb wentylacyjny z wiatrakiem, które umożliwiały mu przebywanie pod ziemią. Budynek na powierzchni, pod nim kryjówka. Tam czai się Saddam, a tu biegnie szyb wentylacyjny.
Chowa się w ukrytej komnacie, napisał ktoś. Kolejny szkic. Dom ze specyficznie zarysowanym piętrem. Po obu stronach wysokie palmy. Poniżej zdjęcie prawdziwego budynku. Fotografię udostępnił rząd tymczasowy Iraku. Uczestnicy warsztatów napisali, że Saddamowi będą towarzyszyć 2-3 osoby. Dyktator w ciemnym ubraniu z zapuszczoną brodą i skołtunionymi włosami będzie wyglądać jak bezdomny. Przygnębiony nie stawi oporu, mimo że dysponuje bronią i dużą gotówką. Odnalazłbyś Osamę Bin Ladena? Jeśli CIA poprosiłaby o pomoc. Wiesz, gdzie jest Bin Laden? Odpowiadając przed kamerą, mogę zginąć. Jeśli mam przeczucie, idę do władz. Nie rozpowiadam takich rzeczy. Co o tym myślisz? Niezłe. Znajomy robił show ze zginaniem łyżek. Moja 9-letnia córka wzięła taką łyżkę i po chwili zrolowała jej zagłębienie. Tybetański uzdrowiciel, który u mnie mieszkał, zapytał, czy chcę zobaczyć psychokinezę. Oczywiście. Wtedy poprosił, żebym zdjął sygnet. Zacisnąłem go w pięści i wyciągnąłem rękę. Trzykrotnie przesunął dłonią w ten sposób. Tak wygląda mój sygnet. Nawet go nie dotknął. Po prostu machnął ręką. Psychokineza to władza umysłu nad materią. Czy ludzie mogą siłą umysłu wpływać na rzeczywistość? Chcemy ustalić, w jakim stopniu panujemy nad tym, co się dzieje. Zamiast sztućców wykorzystujemy urządzenia wrażliwe na oddziaływanie zewnętrznych sił, takich jak ruch elektronów. Ten przyrząd losuje liczby. Podłączamy go do portu szeregowego w komputerze. Urządzenie symuluje rzut prawie 10 000 monet na sekundę. Z badań wynika, że ludzki umysł może w tajemniczy sposób nakłonić urządzenie do wylosowania większej liczby zer lub jedynek. Skoro pojedyncza osoba ma wpływ na przyrząd, to jaką mocą dysponuje grupa ludzi? Dokonano niezwykłego odkrycia. Wydarzenia masowe oddziałują na wyniki losowania, zmieniając przypadkowy trend. Roger Nelson przeprowadził pierwsze badania psychokinetyczne. Namówił kolegów z Uniwersytetu w Princeton do gromadzenia danych z urządzeń losujących na całym świecie. Tak narodził się projekt Powszechna Świadomość. 65 takich urządzeń pracuje nieprzerwanie od lat, 24 godziny na dobę, dostarczając nam danych z całego świata.
Wydarzenia są bardzo różne. Tragedie, wojny, uroczystości religijne. Zaobserwowaliśmy coś charakterystycznego, co dotyczy imprez z udziałem setek tysięcy czy milionów osób, które mentalnie i emocjonalnie koncentrują się na jednej rzeczy. Nasze związki są z reguły dość przypadkowe. 11 września było inaczej. To zdarzenie wypełniło naszą przestrzeń emocjonalną. Połączyło nas doznanie czegoś niewiarygodnie wstrząsającego. Ilu zginęło obywateli innych krajów? Niektórzy sądzą, że tylko Amerykanie. Śmierć ponieśli przedstawiciele 83 państw. Tym, którzy nie wiedzą, pokazuję, jak 11 września wyglądała strefa zero. Jakie skutki spowodowała wariancja? Standardowo w rozkładzie dziennym wartości odchylenia oscylują wokół zera. Na 4-5 godzin przed uderzeniem pierwszego samolotu nastąpiła duża zmiana, gwałtowny skok. Wzrost utrzymywał się przez 6 do 8 godzin. Potem wartości spadły w podobnym tempie. 11 września wariancja przyjęła niespotykanie wysoką wartość. Jakby system rzeczywiście odczuł emocje i zareagował na tę tragedię tak jak ludzie na całym świecie. Staliśmy się jednością. Obudźcie się. Weźcie mapę. Poznajcie prawdę. Jest za darmo. Nasze relacje są przypadkowe. 11 września byliśmy razem. Dane są bardzo zagadkowe. Wartości zmieniały się od godziny 4-5 rano. Niecałe 5 godzin, zanim rozbił się pierwszy samolot. Dean Radin bada zjawisko przeczucia. Ludzie doświadczają przebłysku przyszłych zdarzeń. Być może na tej samej zasadzie globalna świadomość przeczuwa nadchodzące tragedie. Wyniki naszych badań nie usprawnią pilota od telewizora ani drzwi garażowych, ale mają doniosłe znaczenie. Jesteśmy połączeni nie tylko ze sobą, również ze środowiskiem, które zamieszkujemy. David Bohm, szanowany fizyk, postulował istnienie ukrytego porządku. Proponował inną interpretację mechaniki kwantowej. Mówił o szczególnym rodzaju informacji. Uważał ją za utajoną, ale powszechną. Rozciąga się ona bezgranicznie w czasie i przestrzeni. To tak zwana nielokalność. Naszym zdaniem ten sam rodzaj informacji łączy istoty ludzkie między sobą i z otoczeniem oraz wpływa na urządzenia losowe. Ten strumień aktywnej informacji pojawi się w odpowiedzi na potrzebę. Dobrym przykładem jest uzdrawianie. Uzdrowiciel dysponuje informacją, której chory potrzebuje. Razem stwarzają sprzyjającą okoliczność.
Wiele metod duchowego uzdrawiania polega na przekazywaniu wszechprzenikającej energii. Chińczycy nazywali ją qi, Japończycy ki, a Hindusi praną. Twierdzą, że w ciele porusza się ona niewidocznymi kanałami, meridianami. W Chinach praktykuje się qigong. Podobno zwiększa siłę życiową, wzmacnia zdrowie i zapobiega chorobom. Choroba to skutek zablokowanego przepływu energii. W tym chińskim szpitalu guz nowotworowy leczony jest technikami qigongu. Chińczyków nie interesuje teoretyczna strona tych praktyk. Ich zdaniem intelekt tego nie zgłębi. Najważniejsze, że metoda działa. Zachodniej nauce to nie wystarczy. Musi przeanalizować i rozwikłać tajemnice. Na Uniwersytecie Arizony profesor Gary Schwartz prowadzi badania nad świadomością i uzdrawianiem. Zaczynałem jako inżynier elektryk. Zrozumiałem, że z anatomicznego punktu widzenia ludzie są antenami dla sygnałów elektromagnetycznych. Ponadto wytwarzamy takie impulsy. Jeśli przyjąć, że w grę wchodzi elektromagnetyzm, koncepcja duchowego uzdrawiania brzmi wiarygodnie. Siła wiary odgrywa ważną rolę w procesie leczenia. 1/3 pacjentów przyjmujących placebo wyzdrowiała, bo w nie wierzyła. Trudno stwierdzić, w co wierzą szczury. Niemniej jednak reiki zadziałało. Badaliśmy wpływ uzdrawiania na żywotność odciętych liści. Proszę nie dotykać liścia kontrolnego w czasie sesji, niezależnie od tego, jak będzie się czuł. W tej chwili to już tylko eksperyment. Liście są tu od 58 dni. Każdej doby poddajemy je 4-10-minutowym sesjom leczącym. W wielu donicach nie ma już liści. Wypadł nam jeden uzdrowiciel, ale pozostałe 9 par wciąż żyje. Nie wiemy, ile czasu to jeszcze potrwa. Mija 58 dzień, a mój liść nadal żyje. Ale kontrolny już nie. Spotkam się z doktorem Larrym Dossim, który odebrał zachodnie wykształcenie medyczne.
Zdobył rozgłos, podkreślając rolę duchowości w opiece zdrowotnej. Mieszka w Santa Fe w Nowym Meksyku. W Wietnamie służyłem jako chirurg wojskowy. Byłem na froncie. Zdobyłem doświadczenie na polu walki i widziałem mnóstwo krwi. Za zasługi w leczeniu przyznano mi kilka odznaczeń. W pierwszym roku praktyki zetknąłem się z przypadkiem, który zmienił mój sposób myślenia. Opiekowałem się starszym pacjentem, chorym na raka płuc. Był umierający. Nie chciał poddać się terapii. Zresztą wówczas nie znaliśmy żadnej skutecznej. Chciał wyjść ze szpitala, żeby umrzeć w domu. Jedyną terapię, jeśli można tak powiedzieć, stanowiły modlitwy znajomych z jego kościoła, którzy odwiedzali go codziennie. Zgodnie z życzeniem wypisałem go do domu. Dawałem mu najwyżej kilka dni. Rok później nie mogłem uwierzyć, że wciąż żyje. Porównałem nowy rentgen płuc ze starym, nowotwór zniknął. Ten mężczyzna stosował tylko modlitwę. To mnie zdumiało. Nawet nie zakładałem, że modlitwa może coś zmienić. Uznałem to za samoistną remisję, ale nie mogłem o tym zapomnieć. Kiedy pojawiły się opracowania dotyczące uzdrawiającej mocy modlitwy, przypomniałem sobie o tamtym przypadku i zacząłem drążyć temat. Zapoznałem się z historią pacjentów, u których stwierdzono remisję choroby. Pytano ich, czemu zawdzięczają uzdrowienie. Większość wiązała to ze zmianą sposobu myślenia i życia. Trzy czwarte pacjentów uważało, że wyzdrowiało dzięki modlitwie. Pozostali wymieniali także muzykę, pracę z obrazami mentalnymi. Ludzie podawali przykłady wręcz niewiarygodne. Panuje przekonanie, że poważni lekarze o naukowym podejściu nie wierzą w takie rzeczy. To nieprawda. Wiemy to z ostatnich sondaży. W badaniu przeprowadzonym 3 lata temu w USA spytano ponad 1000 lekarzy o ich stosunek do skuteczności modlitwy, uzdrawiania na odległość itd. Zdaniem 75% wiara pomaga w wyzdrowieniu. Według 74% modlitwa działa na odległość. 55% zetknęło się z cudownymi uzdrowieniami w procesie leczenia swoich pacjentów. To odbiega od stereotypowego obrazu lekarza. Skąd ta różnica? Lekarz nie przyzna się publicznie, że w to wierzy. Natomiast kiedy może odpowiedzieć anonimowo, otrzymamy zupełnie inną opinię. Te ławki służą do praktyk medytacyjnych. W tej części kraju tradycje amerykańskich Indian są wciąż żywe. Rozmawiałem z wieloma indiańskimi uzdrowicielami i szamanami. Pytałem, co sądzą o modlitwie i intencji.
Oni traktują to zupełnie zwyczajnie. Nie rozumieją, jak mogliśmy utracić tę wiedzę. Zapytałem szamankę z mojej okolicy, czy wierzy w moc modlitwy. Odpowiedziała, że w ich języku nie istnieje odpowiednik takiego słowa. To krąży wokół nas. Nie przydają temu specjalnej wagi. Biali snują na ten temat fantazję, a taki po prostu jest świat. Współcześni lekarze zdają sobie sprawę, że pewne metody działają, choć nie wiedzą jak. Za przykład może posłużyć narkoza. Do końca nie rozumiemy jej mechanizmu, ale stosujemy ją pomimo niewiedzy. Znajomość fizyki uświadamia mi, jak niewiele wiem. Publikacje z gatunku New Age poetycko odwołują się do fizyki kwantowej, doszukując się w niej podstaw zjawisk psychicznych i duchowych. Fizyka kwantowa nie ma nic wspólnego z poezją. Czy w naszych poszukiwaniach zbliżyliśmy się do prawdy, czy tylko kręcimy się w kółko? Mogę tylko przypuszczać, że mechanizm zjawisk parapsychicznych jest w jakimś stopniu związany z energią punktu zerowego lub fluktuacją próżni. Jeszcze tego nie rozumiemy. Wiemy, że ciemna energia stanowi ponad 70% całkowitej energii wszechświata, a ciemna materia nieco powyżej 20%. Okazuje się, że swoją wiedzą obejmujemy może 4% całego wszechświata, a o reszcie nie mamy pojęcia. W świetle tych faktów należy być ostrożnym z wysuwaniem twierdzeń, że coś jest niemożliwe. Wyobraźmy sobie, że nie było Mojżesza, Buddy, Jezusa, Mahometa. Nie było Starego Testamentu, Kabały, Nowego Testamentu, Koranu, proroków, uzdrowicieli i uzdrowicielek. Pozostał jedynie XXI wiek. Czy nauka w swojej próbie zrozumienia, wyjaśnienia natury wszechświata i człowieka doszłaby do wniosku, że istnieje jakaś porządkująca, tworząca i przewodząca zasada, innymi słowy, Bóg? Po 20 latach badań na uczelniach Yale i stanu Arizona stwierdzam, że tak. Taka forma twórczej inteligencji musiałaby być niezwykle wszechstronna, zdolna pojąć fizykę kwantową, newtonowską, teorię strun oraz wszystkie powiązane z nimi teorie. Dotykamy tajemnicy i nieznanego. Symbolizuje to jeden z moich ulubionych cytatów. Coś tam robi coś, o czym nic nie wiemy. W ten sposób Sir Arthur Eddington skomentował zasadę nieoznaczoności. Uwielbiam tę puentę, więc stosuję ją w każdej sytuacji. Ona wyjaśnia wszystko. Morfogenetyka, czy energia próżni, procesy kwantowe w naszym mózgu, duch, świadomość, wszechprzenikająca energia, Bóg. Nasze duchowe związki są częścią tajemniczego splotu energii i informacji, który leży u podstaw rzeczywistości.
Nawet jeżeli kolejna obiecująca teoria nie wyjaśni natury tych zjawisk, nie oznacza to, że nie mamy takich właściwości. Większość nowatorskich naukowców, których poznałam, kwestionuje obowiązujący pogląd, że nasz umysł jest ograniczony tylko do mózgu. Ich doświadczenia pokazują, że pewien aspekt naszej świadomości przekracza czas i przestrzeń, wymyka się ograniczeniom zmysłów. Możemy wpływać na świat fizyczny i jesteśmy ze sobą tajemniczo połączeni. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że moje poszukiwania, zainspirowane snem córki, wypadkiem taty i seansem wyginania łyżek, nie były pozbawione sensu. Paranormalne wydaje się normalne. Wciąż się zastanawiam, czy znalazłam naukowy dowód na naszą boskość, czy na duszę. Jeśli możemy umysłem sięgnąć do innego umysłu lub spojrzeć na świat z dystansu, przewidzieć przyszłość, oddziaływać na materię za pomocą psychokinezy, uzdrawiać, to pasuje do koncepcji duszy. Co nie oznacza, że mają rację katolicy lub baptyści albo buddyści czy inni. Nie ulega wątpliwości, że warto zwrócić uwagę na rzeczywistość, do której odwołują się systemy duchowe. Oto znaczenie zjawisk psychicznych i Wielkiej Piątki.